właściciel, bo ono ktoś chce spać wygodnie. Tak, proszę zanieść do łazienki. Rozumiesz, że w tygodnie to śpi ten pan, co to z pana żoną poszedł do baru? Tak się myli, gwiazdo! Ta pani to jest moja żona, tamta pani z baru to jest żona tamtego pana z baru. A tu dwie stówy, które panu obiecałem. Zapomniałem, leciałem z głowy. No oczywiście, panie prezesie, ja też was przepraszam za mylną łomyłkę. Ale stawka była 300. Okruca fuks. A co tym kaloryfer? No właśnie też nie wiemy, ale ponieważ bardzo pana cenię, więc tu jeszcze dodatkowa stuwa, żeby pan ten kaloryfer jutro, no wiadomo, dziękujemy i dobranoc. Bardzo pięknie dziękuję. A przepraszam, pani prezesowo, czy ja już was gdzieś tutaj nie widział, bo coś mnie się tak... Nie? Nie. Gazda musiał się pomylić. Stasiu, daj panu jeszcze stówkę, znaczy 100 zł daj panu. W ramach wspierania uroczego, miejscowego folkloru. Pięknie dziękuję. I dobranoc. A! I te wiedro pozarowe, co to w korytarzu stoi, co do was w Tybidzie poratowało, to ja też bym wziął. Oczywiście, jak ono już jest bez tych waszych rzeczy osobistych. Syń Boże. Wiadro pożarowe z osobistymi rzeczami w bidzie, o co mu chodziło? Sigura, ale wiecznie pijani i tak bala. To co? Poćwiczymy? Ale te 300 komu lekką ręką rzuciłeś? No, to jeszcze 100. Z mojej urodziny, to mi pomógł mi z tym wiadrem. Z wiadrem! Przy konferencji! Przy czym? No przecież jesteś na konferencji! Tak? Od samego rana! Już chyba trzecia w tym miesiącu! I do jakich wniosków doszliście w tym razie?